Matrix jest wszędzie. Otacza nas ze wszystkich stron, nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć, w więzieniu umysłów. Kultowej ekranizacji Matrixa nie trzeba nikomu przedstawiać. Słowo Matrix weszło do kanonu słów potocznych jako świat materialny, system i synonim ludzi śpiących. Osobiście nie przepadam i nie używam tego typu porównania, ponieważ wprowadza ono pewnego rodzaju podział na lepszych i gorszych. Natomiast sam film Matrix uwielbiam za jego wyjątkową szczegółowość zaprezentowania nam świata iluzji, czyli Matrixa. Przez zgłębienie wielu filozofii z tematyki egzystencjalnej i psychologii oraz dzięki własnemu doświadczeniu mogę stwierdzić, że Matrix rewelacyjnie przedstawił stan umysłu ludzkości oraz zaprezentował nam w sposób oczywiście lekko przekoloryzowany stan oświecenia. W tym materiale zaprezentuję Tobie, jak w pewnym stopniu wyjść z symulacji, którą tak naprawdę sami sobie zafundowaliśmy, i żyć w miarę bez ograniczeń, a więc zapraszam do oglądania. Iluzja percepcji. Pierwsza iluzja rzeczywistości to zmysły. Chcemy wierzyć, że to, co widzimy, słyszymy, czujemy zarówno węchem, smakiem, jak i dotykiem, jest prawdziwe. Dzięki zmysłom jesteśmy w stanie poruszać się po świecie. To na ich podstawie określamy położenie swojego ciała i tego, co się z nim dzieje. Nie staraj się wygiąć łyżki, bo to niemożliwe, ale spróbuj uświadomić sobie prawdę. Jaką? Że łyżka nie istnieje. Z całą pewnością zmysły są potrzebne do przetrwania, ale również są i pierwszym elementem do przekroczenia, aby wyjść z iluzji rzeczywistości. A jak oszukują nas zmysły? Zaprezentowałem w tym filmie. Jak twój mózg cię oszukuje? A doskonale wyjaśnia to ta scena z Matrixa. Więc to nie jest rzeczywiste? Co to znaczy? Jak zdefiniujesz rzeczywistość? Jeśli rzeczywiste jest to, co określasz dotykiem, węchem, smakiem i wzrokiem, to prawdą są impulsy elektryczne przetwarzane przez twój mózg. Zobacz, ponieważ możemy postrzegać tylko to, co jest fizyczne, dlatego pomijamy to, co niefizyczne. A więc poprzez zbytnie zaabsorbowanie zmysłami stajemy się więźniami przyjemności i cierpienia, dlatego im ulegamy. Żeby obudzić świadomość duchową, musimy wejść głębiej w siebie. Wymiar zwany egzystencją lub istnieniem. Nie oznacza to wykluczenie zmysłów, lecz odkrycie czegoś niewzruszonego poza zmysłami. Świadomość nigdy nie wyklucza, ale zawsze włącza. Iluzja świata. Matrix, czyli system, pamiętaj, ma różne sposoby trzymania nas w uśpieniu. Matrix to system. Ten system jest naszym wrogiem. Gdy znajdziesz się wewnątrz i rozejrzysz się, kogo zobaczysz? Biznesmenów, nauczycieli, prawników, stolarzy. To umysły ludzi, których chcemy uratować. Ale zanim to zrobimy, są częścią systemu, a zatem naszymi wrogami. Matrix to system. To doskonale zaprojektowany system, który organizuje wręcz całe społeczeństwa, całe narody. I daje nam on wiele możliwości, nie da się tego ukryć, ale również oddala nas coraz bardziej od
natury. Wymyślamy coraz to nowsze technologie i udoskonalenia rzeczywistości, które rzekomo mają nas wesprzeć. Ale po jakimś czasie zazwyczaj zaczynają być elementem naszego cierpienia. Na przykład mamy coraz bardziej przetworzone jedzenie, które staje się imitacją naturalnego jedzenia. Dzisiejsze fabryki jedzenia przypominają bardziej chemiczne laboratoria, którym celem jest osiągnięcie jak najlepszego smaku, które będzie uzależniać, co dzieje się kosztem składników odżywczych. Pornografia, która stała się imitacją prawdziwych kontaktów intymnych, jest główną przyczyną oddzielenia. Blisko 80% mężczyzn i 50% kobiet korzysta regularnie z pornografii, masturbując się do płaskiego monitora bez uczuć, bez emocji i bez energii drugiego człowieka. Dodatkowo są tak utożsamieni z tym systemem, że zaciekle go bronią i znajdą racjonalne argumenty, aby obronić własne korzystanie z pornografii. Musisz wiedzieć, że większość nie jest gotowa do odłączenia. Wielu jest tak mocno związanych z systemem, że walczą w jego obronie. Media społecznościowe, które są coraz lepszą imitacją realnych kontaktów międzyludzkich, również są główną przyczyną oddzielenia i wielu chorób psychicznych, włącznie z natrętnymi myślami, kompleksami i nerwicami. Budujemy sobie iluzoryczny, szczątkowy obraz ludzi, z którymi wchodzimy w interakcję poprzez internet. YouTuberzy, vlogerzy, blogerzy, influencerzy, włącznie ze mną, kazują nam tylko wycinek swojej rzeczywistości. Najczęściej to, co chcą nam pokazać lub jacy chcieliby być, co tylko wzmacnia iluzję. Nazywamy to podstawowym ego. Jest to mentalna projekcja twojej cyfrowej jaźni. Oczywistym jest, że technologia oddala nas od natury, ale mniej oczywistym jest, że ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są oddaleni od natury. Chociażby chodzenie w skarpetkach, butach i po asfalcie odcina nas od najsilniejszych antyoksydantów, jakim jest ziemia. Ziemia zawiera olbrzymią ilość ujemnie naładowanych wolnych elektronów, które wyrównują poziom energii elektrycznej w naszym organizmie, lub oddech, który jest nieświadomy i niezauważalny, a przecież najważniejszy dla naszego istnienia, za którego również pośrednictwem zachodzą wszystkie procesy biochemiczne w organizmie. Na przykład wystarczy wykonywać jedną sesję oddechową dziennie, aby znacznie polepszyć funkcję swojego organizmu. I przy okazji zapraszam Cię do zapoznania się z paczką sesji oddechowych, którą przygotowałem dla Ciebie. Link w opisie. Oddalamy się od natury i płacimy za to coraz gorszym zdrowiem, samopoczuciem i samotnością. Iluzja kontroli. Pojąłem wreszcie, jaka jest prawda. Czym jest Matrix? Władzą. Hierarchia kontroli prezentuje się w następujący sposób. Bezpośrednią kontrolą nad całym społeczeństwem mają środki masowego przekazu, czyli telewizja i internet. Telewizja jest natomiast pod kontrolą rządu i polityków, którzy nadają określony przekaz. Politycy natomiast są przekupywani przez wielkie korporacje, które zdominowały światowe rynki i mają ogromne pieniądze. Te pieniądze zaś należą do wąskiej elity ludzi, którzy są na samej górze całej manipulacyjnej układanki. A więc to oni tworzą przekonania, przeświadczenia, opinie, trendy, a co za tym idzie? Cały światopogląd. I koło się zamyka, ponieważ dzięki środkom technologicznym i finansowaniu badań oraz reklam są w stanie wpływać na społeczeństwa z coraz większą precyzją, zaczynając od samego dołu, czyli od szkół. W szkołach zazwyczaj uczymy się rzeczy kompletnie nieprzydatnych życiowo, po to, abyśmy mogli pracować w pracy, której nie lubimy, po to, aby kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, ciągle żyjąc w przeświadczeniu, że to nasz wybór. Wyjrzyj przez okno. Wasz czas przeminął. Przyszłość należy do nas. Nastała nasza era. Ludzie, którzy są na szczycie, traktują nas, jak to określił Nietzsche,
z mentalnością stadną, ponieważ mamy instynkt stadny. I media, internet wyspecjalizowały się właśnie w manipulowaniu informacją i przedstawiają ją w taki sposób, aby wywołać w nas konkretny, pożądany efekt. Tak naprawdę bardzo łatwo jest manipulować masami. Sposoby manipulacji przybierają takie formy jak potworny, szokujący film przedstawiający masowy ubój bydła w niehumanitarny sposób, afera polityczna z podłożem korupcyjnym, papież i jego niewiarygodna historia próby ukrycia pedofilii w kościele, wysłanniczka kapłańska, która w okropny sposób traktowała swoje podopieczne, niewinne ofiary wojny, które są w strasznym stanie, odrażające traktowanie bezbronnego domowego pieska, okrutne morderstwo niewinnej dziewczynki, niesprawiedliwość rządowa wobec mieszkańców kamienicy itd. Znamy to, prawda? Kamera nadaje wszystkiemu rozgłos i zasila swoim melodramatycznym komentarzem, która głównie ma na celu rozpalić emocjonalność, dramatyzm i wywołać emocje niższego rzędu. Między innymi takie jak poczucie niesprawiedliwości, chęć zemsty na winnym, odrazę, oburzenie, złość, frustrację, żal, smutek, ale przede wszystkim strach. Ponieważ strach leży u podłoża wszystkiego i obecnie jest dominującą energią w mass mediach. Strach rządzi, strach sprzedaje, strach umożliwia manipulację. Musisz wyzbyć się wszystkiego. Strachu, wątpliwości i niedowierzania. Oczyść swój umysł. Przeciętny człowiek nie realizuje swojego potencjału życiowego, ponieważ się boi, a boi się wszystkiego, podjęcia jakiegokolwiek działania. Zapewne sam zauważyłeś, że nawet tak zwana promocja zdrowia jest idealnym motywem, aby grać na naszych lękach, chociażby o zdrowie i o życie. Histerię szerzy się od puszczenia jakiejś nowinki naukowej lub stawienia hipotezy, co mogłoby się stać. Zwłaszcza jeżeli użyje się do tego jakiegoś autorytetu lub statusu eksperta. Ludzie są niezwykle podatni na sugestie i można wywołać dynamiczne rozprzestrzenienie się jakiejś choroby za sprawą sfałszowanych informacji. Również to znamy, prawda? Jako człowiek w społeczeństwie myślimy stadnie, gdyż jest to bezpieczniejsze. Myślimy sobie, te miliony ludzi nie mogą się mylić. Jak wydostać się z Matrixa? Oto jest pytanie. Z całą pewnością nie możemy z nim walczyć, bo w ten sposób właśnie angażujemy się, wkręcamy i wciągamy w te gierki, na którym mu zależy. Czyli rozbudzamy w sobie tą pewnego rodzaju emocjonalność, która nas więzi na tym określonym poziomie. Nie ulega też wątpliwości, że będziemy mimo wszystko musieli się skonfrontować z najbliższym otoczeniem, rodziną, znajomymi, jakimś tam kręgiem, w którym się otaczamy, ponieważ nasze wybory, nasze decyzje będą musiały być inne. Będziemy musieli podejmować po prostu inne działania w życiu, nie zajmować się tym, czym zajmują się wszyscy inni dookoła. Ale moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest właśnie nie angażowanie się emocjonalne w te sprawy, a więc po prostu po cichu wychodzimy sobie z tego systemu i nikt wtedy nic do nas nie ma. Już sam Jezus mówił, aby nie walczyć ze złem, a jedynie unikać go. Budda zaś mówił, że nie trzeba się mścić na winowajcach, gdyż ich karma sama ich zniszczy. Dlatego jeżeli i ty chcesz rozwijać swoją świadomość, to w pierwszej kolejności należy unikać tego, co złe. Dlatego moim powiedzeniem jest, wystarczy sobie nie szkodzić. Tak samo należy unikać tego, co wzbudza w nas emocjonalność. Więc jeżeli na przykład i ja cię emocjuję, moje wpisy cię denerwują, to po prostu usuń mnie i przestań mnie oglądać. Neo jako geneza człowieka oświeconego. Najpiękniejsza metafora oświecenia, jaką kiedykolwiek widziałem w kinie, to właśnie ta scena z Matrixa. Już samo słowo Neo oznacza nowego człowieka, nowonarodzonego. I faktycznie Thomas Anderson najpierw musiał zginąć, a dokładnie musiał umrzeć jego ego, aby mógł narodzić się Neo.
czekiem. Sprawdź. He's gone. Nie żyje. A teraz wstań. Ten nowy człowiek, który powstał, pierwszy raz przejrzał na oczy i zrozumiał, że to wszystko, co napędzało ten system i tych agentów Matrixa, byli napędzeni tylko przez strach. Jak powiedział Jezus, strach to ostatnia przeszkoda przed pełnym wyzwoleniem, czego sobie i Tobie życzę. Jak to zrobił? To jednak on.